Lekarze przepisali mi lekarstwa, silne leki, które powodowały, że najczęściej większą część dnia
Wytrwała. Pero esa noche fue algo especial porque logré despertarme a pesar de haber tomado sus medicamentos. A ta noc była taka szczególna, bo pomimo tego, że zażyłam moje leki, udało mi się obudzić. Encendí el televisor porque la diferencia de horas entre Europa y Costa Rica son 8, entonces era evidente el cambio de horario para la transmisión. W Costa Rice była to druga nad ranem, różnica czasowa między Rzymem, między Europą a Ameryką Środkową jest 8 godzin. A więc o drugiej nad ranem, kiedy się obudziłam, od razu włączyłam telewizor. W ese momento logré ver esa transmisión y así mismo no me desperté, me volví a quedar dormido. I oglądałam transmisję beatyfikacji. I równie nagle, jak się obudziłam, równie szybko zasnęłam z powrotem. Pero al ser las 8 de la mañana de ese mismo día desperté y fue para mí sorprendente cuando escuché una voz que me decía levántate. A o 8 rano, kiedy się obudziłam, było to takie bardzo szczególne przebudzenie. Wtedy usłyszałam głos, który mówił do mnie, podnieś się. Bardzo zaskoczył mnie ten głos, ja patrzyłam wokół siebie i widząc, że jestem sama, mówiłam sobie, Panie Boże, przecież tutaj nikogo nie ma. A mój wzrok zatrzymał się na zdjęciu Jana Pawła II. Było to zdjęcie z okładki dodatku do gazety codziennej, który na okazję beatyfikacji wydała jedna z gazet. Cuando escuché por segunda vez la voz que me decía levántate, no tengas miedo, vi como las manos de Juan Pablo II se sobresalían de esa fotografía y me levantar. I kiedy po raz drugi usłyszałam ten głos, który mówił podnieś się, nie lękaj się. Patrzyłam na to zdjęcie Jana Pawła II i widziałam, jak jego ręce wychodziły na zewnątrz i unosiły się w górę, pokazując mi, że mam się podnieść. Inmediatamente me levanté de mi cama i desde ese día hasta hoy estoy en pie para la honra y la gloria de Dios. I od razu wstałam z łóżka. Jedyne, co odpowiedziałam, to tak, Panie. I od tamtego dnia, aż do dzisiaj, jestem na nogach, jestem zdrowa. Wszystko to na większą chwałę Boga. En ese momento fue algo especial. Ya no tenía miedo, no tenía agonía, pero sí tenía la paz. Y me daba la certeza de que yo estaba sano. To było moje, pisząc o wstawiennictwie Jana Pawła II. En ese momento escribí mi testimonio como lo hicieron miles de personas alegando la intercesión de Juan Pablo en sus sanaciones. Kiedy pisałam moją historię, uczyniłam to tak, jak przede mną zrobiły to tysiące innych osób, dziękując za wstawiennictwo Jana Pawła II. Pero lo sorprendente fue que tres meses después me llaman y se comunica conmigo la postulación de la causa de los santos para mostrarme su interés en mi caso. Wielkim zaskoczeniem dla mnie było to, kiedy po 3 miesiącach ktoś z Watykanu zadzwonił do mnie i wykazał zainteresowanie właśnie tym moim świadectwem, tym moim przypadkiem. Así es como ellos me solicitan que le envíe mis exámenes y ellos me envían a hacer otros exámenes más como otros médicos en Costa Rica. Ja wysłałam wszystkie moje badania, wyniki, całą historię choroby, a oni raz jeszcze poprosili mnie o to, abym w innym szpitalu raz jeszcze poddała się badaniom. Desde ese momento comienza mi compromiso de discreción y silencio con ellos y nosotros, mi familia y ellos. Od samego początku, kiedy skontaktowali się ze mną i zaprosili do współpracy, zarazem poprosili i od tego momentu rozpoczął się taki czas tajemnicy. Wszystko, co miało się dziać, wszystko, co się działo, było zawładnięte taką ścisłą, wielką tajemnicą. Es
esos momentos fueron especiales, se me practicaron esos exámenes y gracias a Dios salieron bien. Te wszystkie badania, wyniki tych wszystkich badań, które raz jeszcze musiałam powtórzyć, zawsze wskazywały na to, że jestem zdrowy. Así es como meses después de tener ese primer contacto con ellos, me solicitan y me muestran su interés para que yo viaje a Roma, sea intervenida en el Policlínico Gemelli para hacer otras pruebas. A mimo to, kilka miesięcy później zostałam poproszona o przybycie do Rzymu i raz jeszcze zostałam przyjęta do szpitala, do Policliniki Gemelli właśnie tam w Rzymie. Así es como gracias a Dios se me practican durante una semana diferentes exámenes en ese centro hospitalario y gracias a Dios todo sale bien. I tam w Policlinice Gemelli przebywałam przez tydzień, zostałam poddana przeróżnym badaniom, a wszystkie wyniki tych badań raz jeszcze potwierdzały to, że jestem zdrowa. Regreso a Costa Rica a finales de octubre y para mediados de noviembre del año 2012 ya se encontraba personal del Tribunal del Vaticano haciendo las investigaciones en el país. A kilka dni po tym, jak wróciłam z Rzymu do Kostaryki, to właśnie w Kostaryce już rozpoczął się ten ostatni etap w procesie badania autentyczności cudu. Fueron momentos duros de investigación, fuimos sometidos a esa investigación los médicos, familiares, amigos, vecinos. To był taki proces pełen przesłuchań, rozmów, wywiadów, gdzie zadawano pytania, rozmawiano zarówno z lekarzami tych dwóch szpitali, w których się leczyłam, jak z moimi sąsiadami, rodziną, ze mną samą. To był bardzo żmudny i trudny czas. Este proceso de investigación se cerró el 5 de diciembre del año 2012 y fue entregado en las manos al Papa Benedicto XVI para su respectivo proceso. A cała dokumentacja z tych prac została przedstawiona, wysłana papieżowi Benedyktowi XVI i wtedy rozpoczął się taki normalny tok, dalszy tok w procesie przygotowawczym do kanalizacji. No quiero dejar de lado la sorpresa que me llevé ayer cuando conocí un sacerdote y tenía el paquete donde iba toda la investigación, que lo tiene como recuerdo y me impactó bastante volverlo a ver. Wczoraj mieliśmy takie bardzo serdeczne, sympatyczne przeżycie w kościele u księży Michalitów. Ksiądz Rafał pokazał tą paczkę, opakowanie z tą pieczęcią oryginalną z Kostaryki z adresem. Ma u siebie właśnie tą paczkę, w której zostało przesłane z Kostaryki do Rzymu i przesłana ta cała dokumentacja. Fue algo sorprendente lo que me sucedió, pero el proceso continúa después de que se le entrega eso al Papa Benedicto XVI y ellos me mantienen informado de cómo procede todo. Tutaj na marginesie, a kiedy ta dokumentacja została przesłana już do Rzymu, to później jeszcze od czasu do czasu informowali mnie o tym, jak postępują te całe prace przygotowawcze. En ese momento esperé hasta el 5 de julio del año 2013 cuando el Papa Francisco me permite darme a conocer como la mujer del milagro que llevará los altares a Juan Pablo II. A 5 lipca 2013 roku to był ten dzień, kiedy papież Franciszek podpisał dekret o cudownym uzdrowieniu i zarazem pozwolił mi po raz pierwszy przedstawić się światu, opowiedzieć po raz pierwszy publicznie moją historię. Desde ese momento todo cambia para mí, porque ya todos los periodistas nacionales e internacionales en conferencia de prensa están ahí. Ellos buscan una noticia y yo llevar un mensaje de fe y esperanza al mundo. I wtedy moje życie trochę się zmieniło, bo zaczęli pojawiać się reporterzy, dziennikarze z różnych stron świata. Oni zawsze szukali nowinki, ciekawostki, mieli swoje plany, interesy, a ja zawsze chciałam śpiewać światu o dobroci,
i o obecności Bożego miłosierdzia wśród nas. Porque para mí lo más importante no es estar saliendo continuamente en la televisión, en los periódicos y en los medios radiales. Bo dla mnie to nie jest ważne, czy w jakiejś telewizji, czy w radiu ktoś mnie usłyszy, czy zobaczy. Lo más importante es que ustedes crean que Dios todavía sigue haciendo milagros, sanaciones, que es un Dios misericordioso y clemente con nosotros. Najważniejsze jest to, aby w świat poszło to przesłanie o dobroci, o miłości, o miłosierdziu Boga, który jest obecny wśród nas również dzisiaj. No tengamos miedo a abrirnos al Señor y poner toda nuestra fe y fortaleza en el Señor. I nie bójmy się otwierać się przed Bogiem i prosić o siłę, abyśmy mogli z dnia na dzień trwać w mocnym wierze. Por eso es que siempre hago mía las palabras de Juan Pablo II cuando nos dice: no tengáis miedo de abrir las puertas de tu corazón a Jesucristo. Dlatego zawsze czynię moimi słowa Jana Pawła II i dzielę się nimi zawsze. Te słowa, które mówią: nie lękajcie się otworzyć drzwi serc waszych Chrystusowi. Si nosotros hacemos eso, veremos reflejada la gloria y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Dlatego, że zawsze, kiedy będziemy się otwierać na Boga, to będziemy mogli dostrzec w naszym sercu rozlane Jego miłosierdzie. Aprendamos a escuchar la palabra de Dios, porque Él siempre nos escucha. Somos nosotros los que no lo escuchamos a Él. Uczmy się wsłuchiwać w Słowo Boże, dlatego że Pan Bóg zawsze nas wysłuchuje, a to my jesteśmy tymi, którzy zamykamy uszy na Jego głos. Alimentémonos de la palabra para tener esa fe y fortaleza en nuestro Señor. Posilajmy się Słowem Bożym, abyśmy stawali się mocniejsi w wierze. Acá en la iglesia donde encontramos nosotros la mayor magnitud de la presencia de nuestro Señor. To tutaj w Kościele w najłatwiejszy sposób możemy zbliżać się i odkrywać to Boże miłosierdzie i Bożą wielkość. Por eso yo siempre les pido que en las oraciones que ustedes tengan y las intenciones que ustedes ofrezcan al Señor, nunca se olviden de dar una oración por los sacerdotes. Ja zawsze proszę, abyście zawsze, kiedy modlicie się, kiedy przedstawiacie Bogu wasze prośby, potrzeby, abyście dołączali do swoich modlitw również intencje za kapłana. Ellos solo son desescogidos por el Señor para llevar su palabra al mundo. Dlatego, że kapłani to są ludzie właśnie wybrani przez Boga, po to, aby nieśli Słowo Boże w światło. Si ellos se fortalecen, nos fortalecen a nosotros como ovejas de este gran rebaño que somos todos. A jeśli kapłani będą silni, to pewnie ta siła w jakiś sposób udzieli się nam. Yo les agradezco y espero que mi testimonio les sirva en sus vidas para que ustedes vean que tenemos un Dios vivo que continúa cerca de nosotros. Ja Wam dziękuję za tą wielką uwagę i mam nadzieję, że to moje krótkie świadectwo pomoże temu Wam, aby nasza wiara była mocniejsza, abyśmy dostrzegali Bożą miłość, Bożą dobroć, Bożą obecność wśród nas. Sigamos pidiendo la intercesión de nuestros santos para que ellos eleven nuestras súplicas al Señor. I wykorzystujmy, prośmy Boga właśnie przez wstawiennictwo naszych świętych. Oni nam pomagają, bo to oni unoszą te nasze modlitwy, nasze prośby do Boga. I no nos olvidemos de esperar siempre en el tiempo de Dios y no en el nuestro. I nie zniechęcajmy się w oczekiwaniu na ten Boży czas, czas, którego Bóg chce dla nas, bez zadawania i nakazywania Panu Bogu tego naszego czasu. Antes de terminar, quiero agradecerles a ustedes de nuevo su presencia, pero su hospitalidad. Muy pronto regreso a mi país, los llevo en mi corazón y en mis recuerdos por siempre. Raz jeszcze dziękuję za Waszą uwagę, a tak ogólnie tu bardzo chciałam podziękować za taką wielką gościnność i życzliwość,
którą w tych ostatnich dniach się spotykałam tutaj w Polsce i zabieram Was ze sobą w moim sercu i w mojej pamięci na zawsze. Nunca cambien, son personas hospitalarias, no cambien de su manera de ser, son excelentes personas, que Dios los bendiga por siempre. Mówię, że jesteśmy wspaniali, a niech Pan Bóg nam zawsze błogosławi. Lo que no me gusta ya... en una oración, me despido siempre con una oración agradeciéndole al Señor todo lo que nos da todos los días y a la Virgen Santísima por su protección. Me permiten rezar con ustedes un Padre Nuestro y un Ave María tomados de la mano como lo hacemos en mi país. I zawsze rozstaję się, żegnam się z Wami wspólną modlitwą, dlatego tą modlitwę Was proszę, abyśmy powstali wszyscy, abyśmy chwycili się za ręce i odmówili wspólnie Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un saludo de mi familia para todos ustedes. La despedida y el agradecimiento. Jana Pawle II, módlcie za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Gracias a mi familia. W imieniu mojej rodziny raz jeszcze dziękuję. Wszystkim za ten klimat modlitwy, to na pewno znak uwielbienia dla Pana Boga w Trójcy Jedynego. Dlatego jeszcze wyraźmy naszą wiarę w uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Tak jak mówiłem, możemy wesprzeć misję w Kostaryce przy wyjściu z kościoła. A kto ma jeszcze pragnienie, zapraszam, by pozostać na koncercie organowym i nie tylko organowym. Także jest czas do godziny 16, bo o 16 mamy tutaj ślub. Ale my... Wielokrotnie.